podal centrum miasteczka stała na skraju PSB Mróweczka. Na wskroś półki wypchane miała i tylko na przyjście klientów czekała. Z daleka słychać silników pracy na parkingu, a przy kasie: kochanie, już płacę! W tym czasie pani Zosi kosiarka nie kosi, a 2 godziny do przyjścia gości. Więc kluczyk przekręci i na dział ogród już pędzi. Doradca wysłucha, wątpliwości rozwieje. Kosiarka kupiona, spełnione nadzieje. O, co słychać za rogiem? To pan Romek, co ma remont za progiem. Dzisiaj wiertarkę chce kupić. Do której alejki sprzęt panu podrzucić? Ania z Markiem o kolor farby się kłócą. Emilka z Radą wkracza i już się nie smucą. A dla mnie zlewi baterie, proszę. To może jeszcze zawory dołożę? Pan Piotrek doradzi, poglądy wyrazi, klient z pewnością sobie poradzi. Ekipa Jurka na budowie czeka, bo szef pojechał po śrubek 5 deka. Gładzi wiaderko i jedno lusterko. Awaria światła w galerii była, Halinka żarówki kurierem wysyła. Są też miłe panie w boku, na pewno pomogą na każdym kroku. Firanki, rolety, zasłony, ozdoby, wszystko tu znajdziesz dla swojej wygody. Miła, przyjemna i ciepła tu aura. Zakupy tu robią Jarosław i Laura. Bardzo kochamy ten mrówczy świat. I tak już zleciało 20 lat.